Witam Cię w kolejnym odcinku na temat kryptowalut. Dzisiaj porozmawiamy sobie znów o Bitcoinie, natomiast przedstawię Tobie dwie strony internetowe, dzięki którym możemy sprawdzić, co dzieje się na łańcuchu Bitcoina, bądź co działo się w przeszłości. Pierwszą stroną jest blockchain.info. Po wpisaniu w wyszukiwarkę ukazuje nam się ta strona internetowa. U samej góry mamy wyceny różnych kryptowalut, następnie jest informacja o Bitcoinie, jego cenie, ostatnich blokach wykopanych, do tego zaraz wrócimy. Natomiast chciałbym również, żebyście wiedzieli, że poniżej są inne kryptowaluty i na przykład możemy sobie sprawdzić też dane odnośnie chociażby Ethereum 3, dajmy na to Dogecoina. Natomiast dzisiaj nie o tym, wróćmy do Bitcoina, widzimy jego aktualną cenę, tutaj są różne dane. Ostatnie bloki, jak widzimy, ostatnio wykopanym blokiem przez górników jest blok o numerze 801175. I jeżeli klikniemy sobie w ten napis latest blocks, czyli ostatnie bloki, mamy taką grafikę, która przedstawia nam kolejno wykopane bloki. Poniżej jest tabela, która przedstawia to samo. Natomiast w tabeli są różne informacje na temat tych bloków i my skupimy się na najważniejszych z nich, ponieważ jeżeli chodzi o całość, to są to też dane stricte techniczne, które nie wszystkich obchodzą, interesują i dla większości są zwyczajnie nudne. I teraz ostatni blok miał taki numer. Tutaj jest wskazany hash tego bloku. Jak widzicie, zaczyna się od zera, czyli to, co wcześniej mówiłem, determinują trudność wydobycia bloku. Im więcej zer, tym ciężej górnikowi znaleźć liczbę nonce i ciężej uzyskać hash docelowy. Tutaj nazwa górnika jest unknown, czyli nieznany, ale widzimy wcześniej były jakieś pewnie już wpisane i znane pule. Ilość transakcji 2784. Liczba nonce, czyli jest to ta liczba, która spełniła warunek, aby potwierdzić transakcję w bloku, czyli aby uzyskać docelowy hash. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to zachęcam Cię do sprawdzenia poprzednich odcinków o tym, jaką zagadkę rozwiązują górnicy oraz o tym, czym jest funkcja haszująca w Bitcoinie. Potem mamy też rozmiar, całkowita liczba Bitcoinów, która została przesłana w tym bloku oraz wszystkie opłaty, które poniosły osoby, których transakcje zostały potwierdzone w tym bloku i te opłaty również trafiły do górnika. I teraz jeżeli interesuje nas właśnie ten ostatni blok i chcemy sprawdzić więcej danych, klikamy sobie w jego numer i jak widzimy mamy znów pełno informacji i poniżej mamy hash. Jeżeli najedziemy na niego, to widzimy tutaj ile zer było na początku, jaka była jego trudność. Następnie mamy wartość tego bloku, średnią wartość transakcji, ilość transakcji, to co wcześniej mówiłem, opłaty transakcyjne. Tutaj mamy 6,25 bitcoina minted, czyli ta nagroda, którą górnik otrzymuje za wydobycie bloku od sieci, czyli wymintowano 6,25 bitcoina i przekazano je do górnika, który zatwierdził ten blok. Totalna nagroda, która została przekazana dla górnika, to jest 6,38 i te 0,13 czy tam 13 setnych bitcoina znalazło się z opłat transakcyjnych, średnia opłata i nazwa górnika. No w tym przypadku nie znamy. Drugą stroną, którą moim zdaniem warto znać, jest mempool.space i tutaj jest bardziej obrazowo moim zdaniem przedstawione to, co dzieje się na sieci Bitcoin, ponieważ na blockchain.info no nie jest to jakby przyjazne do oka i są to takie suche dane przedstawione jedna po drugiej. Tutaj jest więcej grafik, jeżeli blok jest potwierdzany, to też on tutaj zmienia swoją pozycję i jest dołączany jakby do łańcucha. Jest to zwizualizowane i przez to niektórym łatwiej zrozumieć jest, jak działa dokładnie łańcuch Bitcoina. I tutaj również widzimy, ostatnim blokiem właśnie był ten blok o numerze 801175. Widzimy, jaka była waga tego bloku, czyli 1,43 MB, ile było transakcji i
tutaj, kiedy został wydobyty, czyli 19 minut temu. Poniżej mamy informację o opłatach transakcyjnych i jak widzimy, no tutaj jest brak priorytetu, niski priorytet, średni i wysoki. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli jest dużo transakcji i ludzie chcą bardzo szybko przesyłać bitcoiny, to mogą górnikom zapłacić napiwek za to, żeby szybciej dołączyli ich transakcje do bloku. Poniżej mamy próg odrzucenia, zużycie pamięci i niepotwierdzone. I teraz ciekawy moment mamy, ponieważ jak widzicie, niepotwierdzone transakcje jest to ponad 316 tysięcy transakcji. A jak mówiłem w poprzednich odcinkach, w jednym bloku maksymalnie do około tych 5000 transakcji jesteśmy w stanie wpisać. I teraz, jak widzimy, w ostatnim bloku było 2784 transakcje, potem były również niecałe 3000 transakcji, tutaj także, tutaj było ponad 3000. I teraz jest tak duża kolejka, tyle osób czeka, żeby ich transakcje zapisać na blockchainie, ale opłata nie jest jakaś super wysoka. No i spytacie, dlaczego, Dawid? Mówiłeś, że jeżeli dużo transakcji czeka w kolejce, no to opłata jest wysoka, a tutaj mamy niecałe 50 centów. Dzieje się tak, ponieważ aktualnie na rynku nie ma jakiegoś super dużego ruchu. Bitcoin oscyluje w granicy 29 tysięcy dolarów i tak naprawdę ludziom najwyraźniej nie śpieszy się z tym, aby ich transakcje były przeprocesowane. Natomiast jeżeli były momenty, gdzie była hossa, były szczyty hossy i każdy chciał na przykład wysłać swojego Bitcoina z portfela na giełdę i go sprzedać, no to trzeba było wpisać tą transakcję w blockchain. I wtedy już ludziom się spieszyło, ponieważ chcieli jak najszybciej wysłać Bitcoina na giełdę i jak najszybciej go sprzedać, zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli ich transakcja będzie czekać parę dni, to ta cena może się już zmienić. I uwierzcie mi, tak faktycznie było. Natomiast jak widzimy, tutaj czeka bardzo dużo transakcji, a mimo wszystko nadal jest niska cena za wykonanie tej operacji. Poniżej jeszcze mamy informację o ostatnich transakcjach, jaka była ilość bitcoinów w nich przesłanych, ile były warte w dolarach. Mamy też ID tej transakcji, możemy sobie w nią wejść i sprawdzić dokładnie, kto do kogo co wysyłał i kiedy. Po prawej stronie widzimy jeszcze dopasowanie trudności, czyli tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, sieć sama dostosowuje tą trudność wydobycia. I jak widzimy, średni czas bloku jest około 10 minut, 10,2 minuty, czyli jest to bardzo zbliżone do tego, czego oczekuje sieć, a następna aktualizacja będzie za 8 dni. I jeżeli ten czas będzie wydłużony, nie wiem, będzie średnie wydobycie bloku trwało 20 minut, no to trudność wydobycia spadnie. Po to, aby zmniejszyć tą trudność i bloki pojawiały się szybciej niż co 20 minut, a jeżeli na przykład bloki zaczną pojawiać się nie co 10 minut, tylko na przykład co 2 minuty, no to ta trudność zostanie zwiększona, ponieważ to dla sieci będzie informacja, że bardzo dużo nowej mocy obliczeniowej zostało podłączone do sieci i ta moc obliczeniowa jest wystarczająca po to, aby rozwiązywać zagadkę o aktualnej trudności, dlatego trzeba tą trudność zwiększyć, żeby wydłużyć czas rozwiązywania, czyli wpisywania kolejnych bloków do łańcuchu Bitcoina. Tutaj u góry mamy jeszcze różne zakładki. Ja Wam pokażę jeszcze dwie informacje. Jeżeli najedziemy sobie na ten młotek, to mamy tutaj właśnie też informacje o dostosowaniu trudności, natomiast po lewej stronie mamy statystyki nagród. One są z ostatnich 144 bloków. Blok pojawia się średnio co 10 minut, czyli w godzinie mamy 6 bloków, 6 razy 24 to jest 144, czyli statystyki nagród z ostatnich 24 godzin. I zyski wydobywców, czyli zyski górników, jest to ponad 900 bitcoinów, co łącznie daje wartość ponad 26 milionów dolarów. I teraz, jeżeli kiedykolwiek ktoś powiedziałby Wam, że bitcoin nie wnosi żadnej wartości, to pokażcie mu tą stronę i uświadomcie, że w ciągu ostatnich 24 godzin górnicy Bitcoina zostali wynagrodzeni łącznie taką kwotą za potwierdzanie transakcji w sieci, czyli za umożliwianie przesyłania wartości z jednego miejsca na drugie dla ludzi na całym świecie. U góry mamy powyżej jeszcze taką
błyskawice. Symbolizuje ona Lightning Network. Film o tym, jak działa druga warstwa Bitcoina, czyli Lightning Network, również znajdziecie na moim kanale. A tu macie pokazane, jaka jest pojemność Lightning Network, ile jest węzłów zaangażowanych w utrzymywanie drugiej warstwy i ile kanałów zostało utworzonych. Poniżej oczywiście dodatkowe informacje. Jeżeli chcecie się w nie zagłębić, to polecam korzystać z tej strony. Jeżeli podoba Wam się taka forma odcinków, gdzie pokazuję różne strony internetowe umożliwiające sprawdzanie danych, statystyk na temat jakiegoś blockchaina, to również poproszę o informację. Będzie dla mnie to cenna wskazówka, aby skupić się bardziej na takich rzeczach. Jeżeli pojawiły się jakieś pytania, również zapiszcie je w komentarzu. Poproszę o lajka, subskrypcję. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!